Tak, to jest 81. To w dobrym kierunku idziemy i ten setny nam się naprawdę zbliża. Także, moi drodzy, zapraszam, bo to jak powiedziałem, godzina 12 i chcielibyśmy tutaj oficjalnie rozpocząć. Tylko proszę was, nie bierzcie tej łapki na kaja. Bardzo, bardzo moje serduszko się cieszy, że pamiętacie o nas, pamiętacie o tym pięknym naszym Dunajcu, że bierzecie udział w tym spływie. Serdecznie was zapraszamy, a oczywiście o godzinie 12 rozpoczniemy tradycyjnie oficjalną częścią, a później państwo skierujecie się nad rzekę, żeby wystartować na pierwszym odcinku. O kurde! A co to ci, góralskie powietrze się zaskoczyło, że tak się zaskoczyło? Jeszcze raz dla tych, którzy nie wiedzą, gdzie to jest. Moi drodzy, ta muszla drewniana na samym środku parku. I my jesteśmy za muszlą. Mieszkańców również pozdrawiam. Tu kolega mi mówi, tak, miałem 6 lat, byłem pierwszy raz z tatą na spływie. Tak się składa, że co roku tu jestem. Kajak jest podobno już wyryktowany. Powiedzieli, że w tym roku go muszą zdobyć. Także, moi drodzy, to taka prywata trochę, ale się przyznaję, szczerze, trzymam za nich kciuki. Pan burmistrz jest tutaj, także za chwileczkę mamy już i zarząd, i komandorów. Rozpoczniemy sobie, jak co roku, zmagania na tej górskiej, naprawdę górskiej rzece Dunajec. Po raz 81. Najstarsza impreza sportowa w Polsce, naprawdę jedna z najstarszych. Spływ imieniem Tadeusza Pilarskiego. Proszę państwa, witam serdecznie wszystkich licznie, wyjątkowo w tym roku przybyłych uczestników. Witam serdecznie wszystkich zaproszonych i przybyłych gości. Ku pamięci informuję, że za rok mamy jubileusz 90-lecia spływów międzynarodowych na Dunajcu. W tym roku jest to już 81. edycja. Bardzo proszę, panie komandorze, oddaję panu mikrofon i głos. Dziękuję bardzo. Ja również serdecznie witam wszystkich uczestników i osoby towarzyszące 81. Międzynarodowego Spływu Kajakowego imieniem Tadeusza Pilarskiego na Dunajcu. Chciałem państwa zaprosić na taką zwiastuna takiej atrakcji na spływie, czyli wyścig kajakowy Dunajcem pod prąd rzeki. I taką imprezę w tym roku pokazową zorganizujemy w Krościenku w sobotę w godzinach popołudniowych. Proszę państwa, chciałem teraz poprosić głównego sędziego. Witam wszystkich. Na początku przedstawię komisję sędziowską. Ania Siedemkopka. Ela Rydzyńska. Dorota Ambroziak jeszcze jest przy weryfikacji. Jacek Kopka. Tomek Kubiak. I pracuje z nami jako wolontariusz Piotr Barszcz. A, Sebastian Zawenda jeszcze. Przepraszam, Sebastian. Obowiązkowo płyniemy w kamizelkach. Widoczne numery startowe mają być dla sędziów. Zakaz spożywania alkoholu
Start dzisiaj będzie się odbywał z mostu. To chciałbym Państwu podziękować, że tutaj jesteście i że cały czas bierzecie w tym udział, mimo tego, że i pogoda, i czasami to, że nie wszyscy mogą tutaj przyjechać, ale jednak robią wszystko, żeby być. Ja się cieszę, że ja tutaj jestem z Wami chyba kilkunastu albo z dwudziestu po któryś raz. Ja Wam życzę bezpiecznego dopłynięcia do każdego etapu i do spotkania się na biwaku. 48 raz na Międzynarodowym Spływie Kajakowym. No do zobaczenia na wodzie. I proszę pana burmistrza o zabranie głosu, a następnie hymn dunajecki i wciągnięcie flagi. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w Nowym Targu na kolejnym już rozpoczęciu Międzynarodowego Spływu Kajakowego. Życzę miłych wrażeń, bezpiecznego spływu, pięknej pogody i oficjalnie chciałbym 81. Międzynarodowy Spływ Kajakowy na Dunajcu imieniem Tadeusza Pilarskiego uznaję za otwarty. Chciałem podziękować za udział w uroczystości otwarcia. Chciałem życzyć Państwu udanej imprezy, bezpiecznego spływu. Do zobaczenia w takim składzie, ja rozumiem, jeszcze z pozostałymi uczestnikami w Kościenku na zakończeniu spływu. Dziękuję bardzo. Męska, 112 CK, mix, trójka, 95, ponton, piątka, dwójka męska. Numer! 93, 115 pontony, 91 ponton. 6, dwójka męska, 11, na mostka. Numer 14, dwójka męska, 64, jedynka męska, 63, jedynka kobieca, 4, 1, 62, jedynka męska, kategoria. Męska czy mix? Męska. Męska. Męska.
To była zamiana tam. Numer. Trójka męska. 11, jedynka męska. 20 kanu. Męska dwójka. Dziękuję. Pięćdziesiąt trzy, jedynka męska. Można? Numer 56. Na plecach mam za mało jest. 25, tak? Witam. Nie! Tam nie idzie.